Witajcie z tej strony Dawid, witajcie na moim kanale. Dzisiaj zrobimy sobie kolejny film z serii Microsoft Office do Androida. Dzisiaj pokażę nam możliwości aplikacji Microsoft Excel. Zobaczymy, jakie tam ma funkcje. Czy sami stwierdzicie, albo jakieś podsumowanie na koniec robię, czy warto używać Excela na telefonie. Więc teraz sobie uruchomimy tego Excela w nowy raz i pokażę wam, skąd go pobrać. Link będzie w opisie. Wchodzicie w sklep i wpisujecie po prostu Excel, tak? I macie Microsoft Excel, ja już go mam zainstalowanego, obecnie będę pobierał. Linka wam dam w opisie, wy sobie klikniecie, i ściągniecie. A teraz sobie go już uruchomię. Więc klikam. Aha, jeszcze dodam taką rzecz, że ja się będę odwoływał też do niektórych poprzednich filmów, poprzedniego filmu na temat Worda, bo wiele rzeczy się powtarza w przypadku Worda, w przypadku Excela. Więc to jest tak jak w Wordzie. Niektóre elementy się powtarzają interfejsu. Więc nie będę ich ponownie omawiał. Więc jak będziecie chcieli przesięgnąć z bardziej szczegółowych informacji na temat danej funkcji interfejsu, to zajrzyjcie do filmu o Wordzie. A to jest najbardziej opisane, bo to jest pierwszy odcinek, dlatego jest najbardziej szczegółowo opisany interfejs. Tutaj się będę odwoływał do poprzednich filmów. A teraz sobie już otwieramy tego Excela. Żeby nie marnować czasu. Przygotowywanie, gotowe. No, po pierwszym uruchomieniu Excela program zapytać, czy chcesz się zalogować na koncie Microsoft, czy nie. Podobnie jak w przypadku Worda, nie jest to wymagane, ale przeze mnie polecane. Ja polecam sobie konto Microsoft założyć, jeżeli będziesz miał zamiar korzystać z Excela. Tylko takie konto Microsoft sobie załóż, dzięki temu będziesz miał możliwość synchronizowania dokumentów, nie dokumentów, tylko scoresheetów Excelowych z dyskiem OneDrive i innymi urządzeniami, na których będziesz zalogowany. Nie? Ja bardzo sobie cenię właśnie taką synchronizację, jeżeli chodzi o chmurę. Bo ja na przykład mam skonfigurowane synchronizowanie kontaktów z Googlem, dzięki temu fajnie wszystko działa. Ale to nie temat na ten film. Więc teraz zaloguję na konto Microsoft i zaraz do was wracam. Jestem z powrotem i zalogowałem się na koncie Microsoft. I po zalogowaniu będzie takie kółko się kręciło i taka strzałka z chmurą i będzie napisane pobieranie plików, dzięki temu program po prostu przeskanuje telefon i chmurę OneDrive'a, żeby sprawdzić, jakie tam są, czy są tam na jakieś pliki, które można edytować z Excelu. I co teraz? Nie zalogowało mnie? Muszę za chwilę znowu zaczynać, bo jakiś problem jest z logowaniem. Nie zalogowało mnie. Nie wiem do czego. No, jestem z powrotem. Pojawił się jakiś mały problem z logowaniem. Musiałem ponownie to zrobić. Ostatnio Microsoft ma jakieś problemy z tymi swoimi usługami. Coś się zacina. Ostatnio czasami są jakieś takie cyrki się dzieją. Ale dobra. Jesteśmy zalogowani. Jak widzicie, interfejs Excela wygląda bardzo podobnie, praktycznie tak samo, ekran główny wygląda tak samo jak w przypadku Worda, tylko że jest inny kolor wiodący. W przypadku Worda jest niebieski, bo tak już było od wielu lat, nie? A w przypadku Excela jest zielony. No też tak było, a w przypadku PowerPointa jest pomarańczowy kolor. Dobrze, no i tu mamy oczywiście zakładki z ostatnimi plikami, udostępnionymi danymi
i możliwość otwarcia plików na urządzeniu. To już omawiałem w przypadku Worda, więc nie będę do tego wracał. Więc teraz otworzymy sobie tutaj przykładowy plik. Otworzymy sobie przykładowy plik, tylko najpierw pokażę Wam, co tutaj można zrobić z plikiem. Można go dodać do ekranu głównego, czyli na pulpit Androida, tylko sobie zrobić. Przypiąć do listy tej głównej, dzięki temu ten plik będzie cały czas na górze, na liście. Usunąć z listy, żeby był już niewidoczny. I usunąć całkiem z urządzenia czy z chmury, zależy gdzie ten plik jest zapisany. Ja sobie otworzę tutaj jakiś mam przykładowy plik. On jest akurat zapisany na dysku OneDrive, więc sobie go teraz otworzę. A jeszcze do góry mamy ikonkę, tworzę obok naszego awatara tworzenia nowych plików, nie? Excela. Także tak tylko dopowiem. I oczywiście tutaj sobie możesz wybrać jakiś motyw, ten motyw, jakiś Excela i miejsce, gdzie to ma być zapisane, nie? Ale my będziemy sobie działać tutaj na jakimś przykładowym pliku pobranym z internetu. Będę pokazywał, mam jakieś funkcje, to tutaj mamy, więc otwieramy plik. No to chwilę potrwa, bo to się musi pobrać z internetu, bo to jest na dysku internetowym. Ok, i mamy plik. I teraz mamy tutaj informacje. Zmiany są zapisywane automatycznie. Możesz wyłączyć autozapis, wybierając polecenie zapisz w menu plik. Ale proszę cię, tego nie rób. Jak sobie wyłączysz autozapis, to będziesz potem musiał pamiętać, żeby zapisać plik. Jeżeli zrobisz na przykład tak, wyłączysz, wszelki czas to rozumiem. Jeżeli sobie wyłączysz z autozapis i teraz zrobisz takie coś. O, tak wyłączysz, to potem ci się ten plik nie zapisze i będziesz musiał robić te zmiany ponownie. Więc proszę tego z autozapisu nie wyłączaj. To ma być aktywne. Nieraz mi to uratowało skórę właśnie dzięki temu nowym pracę, nie na komputerze w tym przypadku. Nie wyłączaj autozapisu. Otwieramy ten plik z powrotem, bo wyłączyłem. No i teraz mamy, jak widzicie, interfejs Excela. Mamy nasze komórki na arkusz następny. Możemy sobie z pomocą dotyku klikać i zaznaczać daną komórkę, żeby zaznaczyć więcej komórek, czyli zakres komórek. To tutaj mamy takie kółka do góry i na dole, takie białe okręgi małe, to takie znaczniki i trzeba po prostu przeciągnąć. O, i wtedy sobie zaznaczamy zakres komórek. I podobnie jak w Wordzie pojawia się nam, przy każdym elemencie, który sobie zaznaczymy, pojawia się nam do góry takie menu podręczne, sobie tutaj możemy zrobić. To skopiować, wkleić, skomentować. Jeżeli komentarze działają, tylko w przypadku plików zapisanych na dysku OneDrive. Wyczyścić zawartość komórki. I jeszcze można wypełnić, ale ta opcja wypełni, nie wiem co robi, więc się na ten temat nie wypowiem. Jeszcze dodam tylko właśnie, że ja z Excela za bardzo nie korzystam tak dużo jak z Worda i PowerPointa, więc tutaj na temat pewnej funkcji nie wypowiem. Jeszcze jest edytowanie. Czyli po prostu nic innego jak wprowadzanie danych do danego zakresu. Ale jeżeli byś chciał w pojedynczej komórce też wpisać, to po prostu dwa razy na nią klikasz. Klikasz raz, tak żeby była zaznaczona i jeszcze drugi, jeszcze dwa razy. Pyk, pyk. A nie udało mi się. Pyk, pyk. O, teraz mi się udało i teraz mogę sobie tutaj formułę albo jakieś dane pisać. To w tej komórce, nie? No to tak. Do góry mamy właśnie polecenia. Podobnie jak w Wordzie. Wyłączyłem ten plik znowu.
Tak to jest. Dobrze. Tutaj nie mamy podglądu, nie mamy widoku podglądu, jak w przypadku Worda. Od razu możemy edytować. Bo w Wordzie można było włączyć taki tryb podglądu, żeby edytować, trzeba było kliknąć na taki pisak, ikonkę pisaka, długopisu. A tutaj nie ma takiej ikonki, od razu można edytować. Klik. I tu mamy możliwość schowania polecenia, pokazania polecenia tych na dole, tych narzędzi. Wygląda bardzo podobnie jak w Wordzie. Potem mamy wyszukiwarkę, cofanie zmian, udostępnienie. Podobnie można sobie przytrzymać daną ikonkę, jeżeli nie wiemy do czego służy. To wtedy nam się pojawi opis, udostępnienie pliku za pomocą linku. Albo na załącznika można mailem wysłać. W przypadku załącznika można plik zapisać jako scrollsheet PDF, scrollsheet Excela, albo jako plik PDF też. Także tak. Jeszcze zaprosić można inne osoby, jak mamy autorka. No i dobrze, tu mamy jeszcze menu, to można wysłać kopię pliku. Trzeba po prostu zapisać kopię na urządzeniu i udostępnić ją na przykład w postaci pliku mailem. Na przykład można zapisać taką kopię w postaci PDF-a albo scrollsheetu. Zapisanie zmian. Oczywiście jak jest autozapis włączony, to nie trzeba tego klikać. Dalej mamy zapisywanie jako. Czy po prostu to jest zapisywanie jako kolejny plik, a pod inną nazwą na przykład na urządzeniu, na OneDrive albo na jakimś innym miejscu, podobnie jak w przypadku Worda. Dalej mamy historia. Tutaj mamy historię zmian, które były wprowadzone w pliku. To się może przydać, dzięki tej funkcji możemy powrócić do wcześniej wprowadzonych zmian. Jak sobie coś popsujemy, to możemy szybko wrócić do wczoraj na przykład. Do wczorajszego stanu, pliku. To jest bardzo fajna sprawa. Warto z tego korzystać. Dalej co mamy, jeżeli chodzi o to menu, to wyłączę tą historię. O. Drukowanie, no tak mamy drukowanie skonfigurowane. To możemy sobie wydrukować. Na moim kanale jest film odnośnie konfiguracji drukarki na Androidzie, na przykłady HP, więc sobie znajdziesz, ja wam też zlinkuję w karcie. Tu można oczywiście ustawienia wydruku, co ma być wydrukowane, ile kopii, rodzaj papieru i orientacja papieru. I ustawienia Excela. Tutaj mamy możliwość skonfigurowania konta, włączenia powiadomień, jak osoba nasz, której udostępnimy plik, będzie chciała coś zmienić, to my dostaniemy o tym informację. Tak samo tutaj. No, jak ktoś coś zmieni, albo jak ktoś coś nam udostępni, to też dostaniemy informację. Używanie usługi Microsoft Online do drukowania, ja tego nie polecam. No chyba, że producent swojej drukarki nie posiada sterownika aplikacji do drukowania na Androida, to musisz to zaznaczyć, to wtedy przez sieć, przez internet pójdzie to do Microsoftu i od Microsoftu pójdzie to z powrotem do takiego specjalnego serwera druku. I pójdzie to do drukarki. Tylko, że to musi być też odpowiednio też skonfigurowana drukarka. Dalej mamy włączenie dopasowanej lokalnie zawartości, która ułatwi tam pewne edycje albo swój sposób edytowania plików. To polecam sobie włączyć. Można też tam skorzystać. Ochrona prywatności, automatyczne zapisy pliki, to jest must have, to musi być włączone.
Nie musi to oczywiście być włączone, ale to jest must have. Tego nie wyłączę tej opcji. Pozorem. I jeszcze jest na końcu licencja i resetowanie Excela do ustawień domyślnych. Jeszcze jest wersja. Dobrze. A teraz sobie przejdziemy już do narzędzi. Pokażę, jakie tutaj narzędzia mamy w Excelu. Nie będę ich szczegółowo omawiał. Jeżeli się zainteresujesz, to po prostu chętnie zainstaluj sobie tego Excela, jest dostępny za darmo i sobie sam się pobaw. Bo nie będę omawiał wszystkich narzędzi, bo po pierwsze nie korzystam ze wszystkiego, a po drugie nie znam się na Excelu specjalnie tak za bardzo, nie chcę nikomu namieszać w głowie, a po trzecie, żeby ten film nie trwał za długo, to nie będę pokazywał wszystkich opcji szczegółowo. Tak więc zaczynamy. Żeby nie było, że ja się nie znam w ogóle na Excelu, nie? Ja się znam, a po prostu wszystkich opcji nie wykorzystuję. Dobrze. Co my tu mamy? Narzędzia główne. Oczywiście tu mamy też zakładki, ikonki, takie narzędzia główne. Tutaj mamy jeszcze na dole. Pierwsza ikonka to mamy arkusze, bo jak wiadomo, skoro szycie Excelowym, można mieć kilka arkuszy. Więc tutaj sobie można między nimi się przełączać. Nie? I dodawać kolejne. Dalej mamy opcję, która jest właśnie w wersji darmowej nieaktywna, bo niektóre funkcje są nieaktywne w wersji free. Chyba, że też to jakichś danych. Tak. To jest rozwin zaznaczenie. Klikniemy sobie to. Aha, to zaznacza nam cały arkusz. Nam zaznacza, nie? Takie rozwinięcie to jest. O, trwa wykonywanie operacji. Ja nie chcę wykonywać żadnej operacji. Co to się stało mi tu? Dobrze, zaznaczenie całego wiersza. Albo kolumny, nie? Jak sobie zaznaczymy tak, w ten sposób. Wybaczcie za to, że po prostu wyłączę tylko obracanie ekranu, żeby się nie obracał. Z taką, okej. Dobrze, nie, no dobrze, wszystko dobrze jest. No, pomyślałem, żeby się to namieszało. Nie, dobrze jest. Dalej mamy inteligentne wyszukiwanie, filtrowanie. Dalej mamy kolor wypełnienia, komórki, także zaznaczymy jakiś zakres komórek, to możemy sobie go wypełnić kolorem. Tak. Dalej mamy wyszukiwanie w internecie pomocy programu. To. I dalej mamy jeszcze następne narzędzia. Więc tutaj mamy narzędzia główne teraz. I tu mamy formatowanie tekstu, możliwość cofania. To jest cofanie tu. Tu jest ponawianie. Tu jest ponowienie obok cofania, rozmiar czcionki, kód czcionki, pogubienie kursywa, obramowanie komórek, można sobie zmienić obramowanie komórek, styl linii, kolor wypełnienia komórki, o, można sobie wypełnić komórkę. Kolor czcionki, rozmieszczenie tekstu, czy od lewej do prawej, czy od środka, czy od góry, czy od dołu. Scalanie komórek, to fajna rzecz, bo sobie można połączyć kilka komórek w jedną. Wystarczy zaznaczyć komórki. I scalić. O, i się połączyły w jedną, dużą. I oczywiście tekst będzie wtedy wyśrodkowany, bo to jest zawsze stał i w środku, i czyli tekst będzie od środka pisany. Zawijanie tekstu, bardzo fajna rzecz. Dzięki tutaj mamy zawijanie tekstu, to
to pozwala na naprawienie takiego czegoś, że jak sobie tutaj napiszemy w komórce, pozwólcie, że ja sobie tutaj coś napiszę. Teraz powiększę tylko sobie czcionkę może, bo jest taka mała. Nie, nie sobie rozmiar czcionki. Tylko muszę oczywiście kliknąć na komórce, nie? To jeszcze pisać, o. Żeby zmienić kolor czcionki, rozmiar czcionki. Tu. Zmienię sobie na 26. I teraz sobie coś tutaj napiszę. Zas. Zasubskrybuj. No i jak widzicie, już się ten tekst nie mieści w tej komórce, nie? I teraz to zawijanie tekstu właśnie służy temu, żeby ten błąd naprawić. Robimy to za zawijanie. Pyk, włączamy i jak widzicie mamy zasubskrybuj. Jest tak po prostu tak zawinięte, nie? Żeby się mieściło. Dobra? Ja tak zostawię. Daję wam kierunek tekstu. Można wybrać kontekstowy. Od lewej do prawej, czy od prawej do lewej. Szczerze, jeżeli się pojawi pytanie, co to jest kontekstowy układ tekstu, kierunek tekstu, to szczerze wam powiem, że nie do końca nie, do końca wiem. Bo ja to próbowałem ogarnąć, obczaić, ale bo kontekst to jest jakiś ten. Jak jest coś kontekstowego, to zależy, to troszkę nie wiem, kolor kontekstowy to by był taki kolor, który zależy od czegoś innego. To prawdopodobnie chodzi o to, że kierunek tekstu kontekstowy zależy od kontekstu, czyli od zawartości, jaką tam wprowadzimy. Ale wprowadzałem różne dane, ułamki, liczby, tekst, nic to nie zmieniało. Powiem wam, więc nie wiem, co to robi. No chyba, że to chodzi właśnie o tekst, a liczby. Bo jak liczby wpiszemy i naciśniemy na inną komórkę, to ona przeskakuje na prawą stronę, nie? A jak wpiszemy tekst, to nie przeskakuje tekst na prawą stronę. Nie jest od prawej do lewej. Także także musicie to ogarnąć sami, bo jak może się napisać w komentarzu do tego, to jest. Chętnie skorzystam z tej wiedzy, może się czegoś dowiem nowego. Dobrze, ale teraz idziemy dalej. Styl kolumny, komórki można zmienić stylistykę, tabelki czy tam zakresów to komórki. Format liczb. To fajna sprawa, przydatna, zwłaszcza dla tych, którzy wprowadzają różnego rodzaju dane do komórek. Piszę sobie tutaj 2,5. A, muszę tylko zwiększyć sobie czcionkę. Okej, dobra. Zmienię sobie czcionkę tylko na 26. Tak jak tam. Okej. O, i mamy 2,5. I tu sobie wpiszemy też. Inną liczbę 22 na przykład, nie? I teraz tak, jak sobie tu nie, możemy zmienić teraz rodzaj danych. Dobrze zabijany tak w kierunek, styl, format liczb.
ogólne, to mamy jak ogólne dane, jakiekolwiek wpiszemy, takie będą, bez zmian. Liczba to po prostu przekształci nam na liczbę i teraz tutaj możemy sobie do góry zmniejszyć liczbę po przecinku, zwiększyć liczbę po przecinku i ustawić zapis dziesiętny. O. Nie? No i mamy waluta. No oczywiście kratki się wpisały, bo nie dopisałem złoty. Dlatego się zrobił błąd. Księgowy. I jeszcze staw. No mamy jeszcze inne różne rodzaje data. Czas. Procentowe, ułamkowe, czy ułamki zwykłe. No 2,1, druga, bo to jest 2,5. No i procentowe, odpowiednie 2,5%. Naukowe, no to już jak widzicie 2,5. E plus 0,0. To jest taki już zapis bardzo naukowy. Nie? Pytanie tutaj, jeszcze jest chyba jeden tekstowy i specjalny. Nie każda z kategorii właśnie ma tych danych, ma tutaj jeszcze podkategorię, bo jest strzałeczka po prawej stronie, żeby tutaj można wybrać jeszcze podkategorie. Albo przykłady, zobaczyć jak to będzie wyglądać. Nie? Dobrze, no i tak, i teraz co mamy dalej? Wstawianie i opłosowanie. Wybrane kolumn, wierszy, kolumn i komórek. Po prawej. Jeszcze raz. Wstaw i przesuń w prawo, w lewo, nie, w dół. Wstaw wiersze, wstaw kolumny. Usuń i przesuń w prawo, usuń i przesuń w górę. Jeszcze jest usuń wiersze i usuń kolumny. No tak, mamy jakąś tabelę zrobioną, czy coś, to możemy z tych opcji skorzystać. Dalej mamy formatuj rozmiar komórki. No po prostu wpisujemy rozmiar. Albo dopasowanie wysokości wiersza. Oto format rozmiar komórki. I mamy jeszcze auto dopasowanie szerokości. Nie? O, i teraz jak będę do... Oczywiście mi zaokrągliło liczbę, no, do 3. Bo się zmniejszyła tabela i zrobiłem autodopasowanie, dlatego mi się skurczyła, zakrągliwa liczba. No. Jeszcze mamy wyczyszczenie wszystkiego zaznaczonych komórek, formatowanie, żeby usunąć i wyczyścić dane. Nie jest zawartość komórek, a formatowanie zostanie. Dobra. Sortowanie i filtrowanie, znajdowanie tej wyszukiwarka i zakres. Klikamy i to wpisujemy, jaki ma być zaznaczony zakres. Nie, jeżeli nam nie wychodzi zaznaczenie za pomocą tych cypelków, to możemy wpisać po prostu zakres, jaki ma być i automatycznie się zaznaczy. Nie? Dalej mamy to wszystko. Jeżeli chodzi o to, tylko pozwolę sobie te dane usunąć, bo mi przeszkadzają. OK. I sobie przejdziemy dalej. I co tam możemy jeszcze zrobić? Wstawianie. Tutaj możemy tabelkę wstawić. Nie będę pokazywał, jak to wstawić, bo to jest oczywiste, nie? Jeżeli chcesz się pobawić, to się pobaw. Po prostu klikamy tabela i wstawiamy tabelkę. Nie, ja mam tabelę, także pokażę wam później, jakie są formatowanie. Dalej możemy wstawić obrazy jeszcze z aparatu albo z telefonu.
Albo pokażę wam kolejną tabelkę, wstawiamy. O, już mamy jeden wiersz, jedną kolumnę i możemy jeszcze włączyć tutaj nagłówki. Czy mają być, czy nie. No i w formatowaniu tabeli mamy staw powyżej. Oczywiście to jest niedostępne, bo to jest pierwszy wiersz. Wstawić można poniżej. Z lewej strony, z prawej strony kolumny, o kolumnach tutaj mowa. Usunąć wiersze i usunąć kolumny i usunąć całą tabelę. Możemy nagłówki włączyć albo wyłączyć. Wiersz nagłówka, czyli ten taki, ten niebieski, gdzie można wprowadzić jakieś informacje. Takie nagłówki po prostu tabeli. Wiersz sumy, to jest taki dodatkowy wiersz, on jest niewymagany, ale to jest taki dodatkowy wiersz, gdzie można napisać na przykład sumę jakichś tam danych, nie? Dla tych, co korzystają, to na pewno wiedzą. Ci, co korzystają, to na pewno wiedzą, co to jest. No, no i mamy dalej wyróżnianie tabeli. Czy można zaznaczyć sobie tu pierwsza kolumna, a oczywiście muszę dodać więcej kolumn. Staw z prawej, tyk, tyk. I sobie jeszcze pierwsza kolumna. Albo jeszcze wierszy wstawimy poniżej. Poniżej. Okej, dobra, sobie przesunujemy już, o i mamy. Wiersz sumy to nie, no, naprzemiennie, zaraz wam pokażę, o co chodzi. Kolumna to mamy, pierwsza kolumna to opcje u mnie właśnie nie działają, prawdopodobnie są niedostępne w wersji free, chyba że to najpierw to wyłączyć. Nie, to u mnie też nie funkcjonuje. Ale tu chodzi o to, jak zresztą widzieliście, na przemian jak zrobiłem to raz jest tak, w przypadku wierszy, nie? Raz jest biały, raz jest zielony. Niebieski. No to właśnie, o to właśnie chodzi. O to wyróżnianie. Dalej mamy kolumnę naprzemiennie. O, to wtedy tak jest. O. Konwertuj na zakres. I tekst alternatywny, bardzo ciekawa, przydatna opcja, dzięki której możemy sobie sprawić, żeby zamiast tabeli pojawił się tekst, jakby się jakiś błąd zrobił. Bo to z opisu pliku, jeszcze możemy stylistykę zmienić. Ostrzegam, że niektóre elementy mogą nie działać w wersji free. Żeby działały wszystkie, trzeba wykupić wersję Office 365. Żeby wszystkie opcje się odblokowały. No, no ale akurat stylistyka tabeli działa. Więc nie ma co narzekać. Zwłaszcza, że to jest udostępnione nam za darmo, więc nie. Usunę sobie tą tabelę, tylko będę jeszcze coś wam dalej pokazywał, żeby zaznaczają. Kurczę, nie wyszło mi to. No właśnie, to jest to, właśnie tutaj być precyzyjnym jak. Tak, zegarmistrz. O, dobrze, udało się. Usunę sobie tę tabelę. Dobrze, usunę. O, już mnie mamy. I co tam dalej mamy jeszcze do wstawiania? Obraz, no to już nie będę pokazywał, bo te narzędzia są dokładnie te same co w Wordzie. Jak wstawimy sobie obraz do Excela, to możemy... No dobra, szybko pan zrobię, żeby nie było. Zdjęcia stawiamy z aparatu albo z urządzenia. Zrobiłem i mam. Tylko co my tutaj za opcje mamy? Style, czy efekty graficzne, efekty obrazów, czy jakieś inne pozostałe efekty. Rozmieszczenie obrazu. Przycinanie, rozmiar można zmienić, dodać tekst alternatywny i resetować formatowanie. No, no to tyle. Usuwamy. Co tam dalej mam, żeby po prostu to długo nie trwało, nie? Kształty. No, no to dokładnie to samo co w Wordzie. Rysujemy kształt.
Na przykład prostokąt, pyk, mamy, sformatowany mamy wstawić, można jeszcze taki sam kolejny. Usunąłem. No wiem, tak to samo się dzieje. Wstawienie kształtu kolejnego. Cztery kształtów. Wypełnienie kolorem, kontur, rozmieszczenie, rozmiar i tekst alternatywny. Jeżeli chodzi o narzędzia kształtów, dalej mamy rozstawienie. Pola tekstowe. No to oczywiście zwykłe pole tekstowe, więc nie będę się na nim za bardzo rozwodził. Mamy wstawić można kolejne style kształtów. No to chodzi o to, że oto pole tekstowe, bo ono jest traktowane jak pole, jak kształt, wypełnienie tego pola, kontur, rozmieszczenie w dokumencie. To chodzi o to, żeby był pod spodem, na wierzchu, bardziej na spodzie i bardziej na wierzchu. No to mam nadzieję, że wiecie, o co chodzi. Żeby można było nakładać te kształty jeden na drugi. Rozmiar kształtu i tekst alternatywny. Dobra. Co mamy? Oczywiście co polu tekstowym można pisać. I oczywiście w tym polu tekstowym można pisać dalej, nie? Tekst i go formatować, tak jak w normalnym dokumencie. Dobra. Usuwamy je. Muszę pokazać wam jeszcze inne elementy. Ciekawe. Zasza, no, usuń. Tyk. O. Co my tam mamy do wstawienia? Jeszcze. Polecane. Tutaj mamy polecane wykresy. Jak sobie zaznaczymy jakąś tabelę. Tabelkę mam tutaj przygotowaną z internetu, pobraną do góry. Tylko muszę przesunąć ten wykres niżej, bo zasłania nam tą tabelę. Dobra. Zaznaczymy sobie tabelkę. To oczywiście ja przygotowałem tą tabelę, żeby nie było. Na komputerze sobie ją zrobiłem. Nie, i teraz to możemy sobie przejść do menu, wstawianie. I teraz to mamy właśnie polecane. I polecane właśnie wykresy na te, do tych danych. Nie, jakie będą najlepsze, jaki będzie najlepszy wykres. Nie. Żebyśmy nie musieli testować i szukać, jaki wykres będzie najlepszy. Nie. Gdy właśnie jak widzieliście, tam był wstawiony jakiś przykładowy wykres. Teraz na niego przejdziemy. Dalej mamy wstawienie wykresu. I tu mamy rodzaje wykresów. Kolumny, kolumnowy, taki pionowy, taki słupkowy, pionowy, liniowy. Czy taki, tak mamy wykresy funkcji, na przykład trygonometrycznych. No i mamy kołowy. Słupkowy, to po prostu słupkowy, to po prostu kolumnowy poziomy. No, na nadzieję, że wy wiecie, o co chodzi. Warstwowy, punktowy, XY, mapa drzewa, pierścieniowy jakiś, histogram, skrzynka i wąsy. Kaskadowy, lejkowy i inne jeszcze jakieś. Ale żeby skrzynka i wąsy były, to śmieszna ta nazwa nawet jest. Jeszcze może są inne takie coś, że będzie ten, nie skrzynka i wąsy, tylko nie wiem, no na ten, na kubeł i broda. O, na przykład. Śmieszne te nasze czasami są. Czasami Microsoft, no to tam się raz bawi, już tylko mikros, naprawdę. Dobra, wracamy do tematu. Zresztą mam przykładowy właśnie wykres stworzony właśnie w tym, z tych danych, z tej tabeli. I co z tym wykresem można zrobić jeszcze?
Można zmienić jego typ, ale ostrzegam, że wersja darmowa Excela jest bardzo ograniczona, jeżeli chodzi o formatowanie wykresów. Więc większość tutaj funkcji praktycznie nie działa. Więc ostrzegam, żeby nie było. Układ, na przykład układu sobie już nie mogę zmienić. Prawdopodobnie nie mogę. To ja muszę to cofnąć po sobie, bo wysiłem. O. Mogę zmienić układ. Tak. Układ akurat działa. Elementy chyba nie działają. Tutaj większość opcji edycji elementów chyba nie działa. Czyli jakbyśmy chcieli osie zmienić. Wyłączyć. O, jak widzicie, do góry się pojawiła informacja tutaj, że ta funkcja jest niedostępna w wersji pakietu Office Free, więc tutaj nie zrobimy nic. Tytuł osi, to samo. O. Tytuł wykresu. Gdzie się ma znajdować. Też tego nie zmienimy. Etykiety danych. Też nie zmienimy. Jak widzicie, ta opcja chyba jest niedostępna. Wszystkie tutaj funkcje są niedostępne. Nawet legendy nie dodamy. No, jak nawet legendy tutaj nie dodamy. Więc to trochę słabo. No, ale trudno. No, ale kolorystykę już możemy zmienić. Także spokojnie. Na żółtą na przykład. O, proszę bardzo. Styl też zmienimy, bo sprawdzałem. Taki jakiś gradientowy, o takie coś. Piszę tylko przykłady sam. Przełącz. Ta opcja przełącz i opcja rozmiar. Opcja przełącz służy do tego, żeby można, to jest dotyczy innego rodzaju danych. Ja takich danych tutaj nie mam, więc nie powiem. Ale tu chodzi o to, żeby można było przełączać się między kolumnami a wierszami. To już muszą być specjalnie przygotowane dane. Ja takie tabelki nie mam, musiałbym mieć odwołania i tego typu rzeczy. No chyba, że jak tabelę zaznaczę, spróbuję to zrobić. Szybko. Oj, oj, coś mi się tu nacisnęło. No nie wiem, ta opcja zadziała. Nie, ta opcja chyba nie zadziała. No to chodzi o to, żeby było. No, to już muszą być odpowiednie dane tutaj w tym okresie. Pobierane muszą być dane z komórek i z wierszy. Jak wstawiamy wykres, to musimy wybrać, nie? Na komputerze skąd mają być dane pobierane. A tutaj nie mamy takiej opcji, więc dlatego ta opcja tutaj jest nieaktywna. Dalej mamy rozmieszczanie, a tak mamy więcej wykresów danych, to wstawionych do tego, to możemy sobie nałożyć jeden na drugi. Tak jak właśnie obraz, rozmiar można ustawić i jeszcze tekst alternatywny. Jako żeby się wyświetlał, jak będzie błąd. Z pliku. Dobra. To tyle, jeżeli chodzi o wykres. Co tam mamy dalej, bo to zgoni. Równanie. Możemy wstawić, nie, komentarz możemy wstawić do pliku i linka jakiegoś do komórki. Jakiejś strony internetowej. Dalej mamy opcję rysowanie. I tu możemy sobie rysować za pomocą dotyku albo myszki, którą mamy podłączoną do telefonu. Co możemy rozgrzeć sobie po akuszu. Dalej mamy gumkę. Możemy sobie włączyć pióro, aby zakreślać i tym zakreślaczem też babrzeć sobie po dokumencie. Kolorystykę można zmienić.
i zakreślata i pióra, tak? Pióro może mieć jeszcze więcej kolorów, a zakreślaczek ma kilka. Jeszcze jest grubość i no i chyba to wszystko. Tak, jeszcze jest tylko grubość, tak. Dalej mamy formuły. W tej zakładce mamy wypisane wszystkie nasze funkcje, które możemy wstawić do Excela. Po prostu klikamy w pasek adresu, nie pasek adresu, tylko pasek formuł, który jest do góry, na samej górze. Wybieramy menu, formuły i wybieramy na przykład jakąś formułę, na przykład suma albo średnia, tak? I wpisujemy, zaznaczamy po prostu zakres, jaki ma być do jakiej ma być średnia. Tylko ten drukę chyba mi zasłonię te dane. Oj, oj. No bo tak. Dobra, no będziemy z tabeli jakieś dane. Tutaj mamy jakieś liczby i zaznaczamy. Pyk, pyk, pyk. O. I klikamy Enter. Oj. Proszę, myłkę zrobiłem. O. Aha, no dobra, to jest tabela i... A nie, to są liczby. O, i stawiłem nam średnią. No, coś kliknąłem się na ten tabel, kliknąłem na taki ptaszek. I zaznaczyłem tą tabelkę, tam te liczby i wstawiło nam średnią. Nie z tych liczb. Nie ze sprzedaży wszystkich produktów. No i no, fajna sprawa. Dobra. No to oczywiście taka przykładowa funkcja. Tych funkcji jest naprawdę bardzo dużo, więc sobie przejrzyj i się pobaw. A ja przechodzę do następnej zakładki, mamy dane. I tu mamy tylko dwie opcje. Pokaż szczegóły i ukryj szczegóły. Ta opcja służy do rozwijania i zwijania grup. Ja otworzę taki dokument, gdzie mam grupy porobione. Tak, i wam pokażę, o co chodzi z tymi grupami. Bo tworzyć grupy, nie stworzymy grupy na telefonie, musimy to zrobić na komputerze. Ale tu chodzi o to, że teraz sobie tutaj klikamy właśnie w miejscu, gdzie mamy tą grupę, tą tabelę, tu. Dane. I teraz mamy ukryć szczegóły. O, i tabelka nam się zbija. Nie, bo tak właśnie zrobiłem grupę w tej tabelce. Jak sobie pokaż szczegóły, pyk, to powinna nam się pojawić, ale się czasami nie pojawia. No, to jest akurat jakiś błąd. Bug jakiś, ale jeżeli sobie tu klikniesz na jakiś znacznik tej grupy, bo tę grupę tu zrobiłem, tu jest minus, o, to ci się schowa, jak klikniesz na plus, to ci się otworzy. To widocznie jest bug jakiś w tej opcji, ta opcja nie działa. No, widocznie Microsoft musi to dopracować jeszcze. Nie. Nie, to. I tak można zrobić w przypadku kolumn i wierszy. No to. I co my tam mamy jeszcze? A, dodaj do ekranu głównego. No to ja już o tym wspominałem, że możesz dodawać te pliki do ekranu głównego. Nie, dziękuję. Dobra. No i mamy recenzję, czyli inteligentne wyszukiwanie. Czyli wyszukiwanie zawartości w internecie, najzwyczajniej w świecie. Komentarz, możesz dodać do pliku albo jakiegoś zakresu komórek.
Jeszcze pokaż komentarze. Ale komentarze ci się przydadzą, jak chcesz, żeby ktoś ci adiustował. Tik. Co to znaczy adiustować? To adiustować to znaczy przygotować do publikacji. Od słowa adjust. Od angielskiego słowa adjust, czyli dostosuj, dopasuj. To adiustacja to jest takie przygotowanie do publikacji. To się tak ma, na to się tak mówi fachowo. No, to jest tak zwane adiustacja. No i dalej mamy widok, tutaj możemy pokazać pasek formuły, albo go schować. Linie siatki, te komórki możemy zrobić, żeby były bez oprogramowania. Nagłówki. Czyli nic innego jak oznaczenia komórek. Jeszcze arkusz do prawej, do lewej, żeby był na odwrót. Nie? No. Jeszcze tutaj mamy powiększanie, pomniejszanie i zablokowanie okienek. No tak sobie tutaj to klikniemy, zaznaczymy sobie jakiś zakres komórek i klikniemy zablokuj, to wtedy nie będziemy mogli nic z tymi komórkami zrobić. To się może przydać, żeby na przykład nic przez przypadek nie nawieszać. Nie? I tu możemy zablokować okienko, czyli pojedynczą komórkę, górny wers i pierwszą kolumnę. Tego zakresu, który sobie zaznaczymy. Nie? Oczywiście. Dobrze, no i to byłoby wszystko już powoli. Będę powoli chyba już podsumowywał tego Excela, bo to miała być tylko taka prezentacja z następnych funkcji, więc będę powoli kończył. Wyjdę sobie z tego apliku. I co jeszcze wam mogę powiedzieć? Excel to Word na Androida. Mi się wydaje, że to są programy dosyć ciekawe, ale nie nadają się do prawdziwej pracy. To ma być tylko moim zdaniem narzędzie, które zostało stworzone do poprawek jakichś, do jakiejś prostej edycji. Bo przecież nikt nie będzie tworzył żadnych zestawień danych, żadnych firmowych danych i tak dalej na telefonie, nie? Bo tam nie ma takich zaawansowanych funkcji. Co prawda funkcje są Excelowe i jest ich bardzo dużo tutaj i można sobie skorzystać, ale dopiero w płatnej wersji. Niektóre funkcje nie działają w darmowej wersji, tak samo jeżeli chodzi o funkcje Excela, nie? Także i można tak samo, więc jeżeli zależy ci na pracy na telefonie, to musisz sobie kupić tą wersję 365, a jeżeli chodzi też o wygodę, bo to też jest ważne, to mi się wydaje, że nie jest to tak wygodne jak na tablecie, ale jest to możliwe, nie? Czy na komputerze, ale jest to możliwe. Jak się postarasz, to możesz sobie tutaj coś fajnie zrobić. Więc takie było podsumowanie. Naprawdę fajna rzecz, zwłaszcza, że jest za darmo, żeby można sobie pobrać, spróbować i zdecydować, czy to jest dla ciebie, czy nie. Nie? Więc nie musisz kupować, martwić się, że nie zdążysz sprawdzić, by się trial skończy, czy coś takiego. Tylko masz za darmo, możesz tego używać cały czas. Jeżeli nie spodoba ci się, to po prostu to usuwasz z telefonu i koniec. Takie jest podsumowanie tego programu. Więc ja już powoli kończę, ja sobie go wyłączę. Sklep też i będę powoli kończył. Żegnam się z wami, do zobaczenia w następnym filmie, będzie PowerPoint. A ja sobie już pewnie żegnam. Lajkujcie filmy, udostępniajcie je znajomym, niech sobie zobaczą. Piszcie, czy takie filmy wam się podobają. Liczę też na zainteresowanie, a ja się już naprawdę wczoraj żegnam. Do zobaczenia. Cześć. Piotr.